Dwaj wojownicy. Były sobie kiedyś dwa królestwa, które graniczyły ze sobą. Jedno królestwo Słońca, drugie królestwo Księżyca. Jak łatwo się domyślić, w jednym królestwie oddawano cześć Słońcu, a w drugim Księżycowi. Któregoś roku doszło do ogromnego konfliktu na tle wierzeń pomiędzy królestwami. Królestwa postanowiły wyjaśnić spór na wojennej ścieżce. Pewnego dnia zebrały się ogromne armie i spotkały na wielkiej polanie. Jedna armia w zbrojach Słońca, druga armia w zbrojach Księżyca. Starodawnym zwyczajem postanowiono, że zanim będzie wielka bitwa, to zmierzą się najpierw dwaj wielcy wojownicy i być może to pomoże rozstrzygnąć konflikt. Tak też się stało. Po jednej i po drugiej stronie wybrano dwóch niezwykle dzielnych i walecznych wojowników. Wystąpili naprzeciw siebie, uzbrojeni w miecze i tarcze ze znakami reprezentującymi dane królestwo. I zaczęli walczyć. Była zacięta i równa. Żaden z wojowników nie był w stanie osiągnąć przewagi. Kiedy w końcu zaszło słońce i nastąpiła faza księżyca, myślano, że wojownik księżyca osiągnie przewagę. Nie stało się tak. Walczyli przez pół nocy, równie zaciekle i równie mężnie jak i w dzień. W końcu, w środku nocy, wycieńczeni po kilkunastu godzinach walki, obydwaj wojownicy padli na ziemię. Obie armie poszły już dawno spać. Zostali we dwóch na środku pola. Dysząc, nie byli w stanie podnieść ręki, ani się nawet ruszyć. Patrzyli na siebie z odległości metra, z ogromną nienawiścią. Mieli w oczach gniew i nienawiść. W pewnym momencie wojownik Słońca powiedział: wiesz, muszę cię zabić. Odpocznę tylko chwilkę. Ale muszę to zrobić, bo w moim domu czeka moja żona i mój ukochany syn, który chce być wojownikiem. Muszę mu dać przykład, że aby zwyciężyć, trzeba walczyć do końca. Zaś wojownik księżyca powiedział: Łoj! Ja też muszę cię zabić.
Tylko chwilę odpocznę, bo już nie mam siły. Kiedyś też miałem żonę i syna, ale twoi ludzie zabili ich. Zdziwiły ich te opowieści. Zaczęli coraz więcej sobie opowiadać, jak zginęła jedna rodzina i w jakim strachu żyje druga rodzina. Opowiadali wiele o sobie. Mówili o swoim dzieciństwie, o tym, jak byli szkoleni i tak spędzili kilka godzin na rozmowie. A kiedy wzeszło słońce i zaczęło świtać, rzucili miecze i tarcze, oboje się uściskali i odeszli w kierunku swoich armii. Żołnierze obydwu stron, kiedy zobaczyli bez zbroi wracających swoich wojowników, zapytali, co się stało i dlaczego nie zabili swojego przeciwnika. Obydwaj odpowiedzieli po dwóch stronach. Nie mogę zabić kogoś i nie mogę nienawidzić kogoś, kogo historię już poznałem. Żeby komuś naprawdę przebaczyć i żeby pokochać kogoś, kto nam wyrządził krzywdę, trzeba poznać czyjąś historię życia. Czy tam, gdzie masz takie sytuacje i takich ludzi, to czy tak naprawdę poznałeś ich historię? Czy może jesteś w takim miejscu, gdzie uważasz, że już wszystko wiesz? Czy naprawdę poznałeś ich historię?